Na tyle, na ile ja Multiego znam, to właśnie ostatnią rzeczą, którą bym powiedział, że... Od kilku miesięcy w polskim internecie głośnym echem obija się temat rozpadu YFL, czyli streamerskiej familii Multiego, w której szeregach pojawiają się takie postaci jak Mergani, Mork czy Bandura i Ginolt z kanału Bungie. Jakby zsumować całą ekipę na Twitchu, to mówimy tutaj o naprawdę milionach obserwujących. I oczywiście głównym kołem napędowym ekipy na początku był Multi, który w około styczniu 2022 roku zaczął generować większe wyniki na Twitchu, a shoty z nim masowo pojawiały się na TikToku oraz na YouTubie. Żaden z chłopaków nie miał w tamtym okresie nawet 100 tysięcy obserwujących na Twitchu, a już wtedy pojawiały się shoty, w których robią wspólny content. 5 miesięcy temu Mergani, który teraz również zniknął z YFL, wypowiedział się, że przyczyna odejścia Bungie może być dosyć oczywista. Jest nią brak zgody przy negocjacji kontraktu, który dawał chłopakom z Bungie zbyt słabe warunki. Po prostu widziałem taki komentarz na TikToku, że kończy się kontrakt i chłopaki nie chcą przedłużyć kontraktu. Rozmowy trwają, jeszcze jest grupa, ale nie wiem, co tu się może wydarzyć, nie mam pojęcia. Do kwestii swojego odejścia Ginolt odniósł się jakieś 2 miesiące temu, prowokowany shotem z Multim, który śmiał się z Donata sugerującego, żeby zrobił roleplay szefa gangu, którego zostawili wszyscy koledzy, których wypromował i poszli założyć własny gang. Stary, to zbyt realistyczne, kurwa, jakieś dajesz fabuły. Byłbym się, za bardzo bym się wczuł, stary, nie? To nie jest realny świat, stary. Co mogę powiedzieć? Przykre w chuj. Co mam powiedzieć na takie coś? Jak się okazuje, nie tylko Bandura i Ginolt opuścili statek YFL, bo puścili go w zasadzie wszyscy, a przynajmniej tak wynika z grupy utworzonej na Twitchu, w której został sam Multi. Ludzie szybko to zauważyli na Twitterze, co skomentował sam zainteresowany. Coś się kończy, coś się zaczyna. Trzeba przyznać, że Multi jest geniuszem PR-u, bo ludzie zamiast dopytywać się, o co chodzi, co będzie następne, co się zacznie, a co się skończyło, kończyli jego tweeta pisząc jebisa skurwa. Wszyscy byli członkowie YFL nabierają wody w usta i nie wypowiadają się konkretnie o co chodzi. To raczej takie pytania do jak Multiego. Dlaczego nie ma nikogo? Jako już w internecie zaczęła namnażać się ilość teorii, to stwierdziłem, że po prostu zapytam się Multiego, o co chodzi z odejściem chłopaków i usunięciem ich z grupy na Twitchu. I Multi napisał: chłopaki nie odeszli, to ja podjąłem decyzję o usunięciu ich kanałów z grupy. Z chłopakami mam aktualnie zerowy kontakt. Pomimo zabieganego trybu pracy starałem się o niego zabiegać, ale gdzieś tam po drodze po prostu odpuściłem, bo czułem, że z drugiej strony nie ma tej chęci, która była na początku. Jedyny kontakt, jaki mam, to z Merganim. Czasami napiszę do niego, gdy sytuacja wymaga ode mnie przełożenia streama na przykład na jego dzień, bo chcę po prostu być fair i się nie w... bez pytania w jego dni streamowania. Jeśli chodzi o powód usunięcia, to jest on dość prosty i logiczny. Chłopaki od dłuższego czasu nie utożsamiają się w ogóle z grupą YFL i z tym, co początkowo było jej założeniami. Nie było sensu na siłę trzymać ich w miejscu, którego już nie potrzebują. Wydaje mi się, że zniknięcie grupy z ich profili pozwoli im na pójście dalej, a dodatkowo nie będzie robić nadziei widzom na wspólne rzeczy. Oczywiście dałem znać chłopakom na wspólnym Discordzie, że takie coś będzie miało miejsce, natomiast do dzisiaj żaden z nich nie odpowiedział na wiadomość, ani nie zostawił żadnej oznaki aktywności. Ciekawe, czyli patrząc na to, że Multi mówi, z drugiej strony nie ma tej chęci, która była na początku, nie było sensu na siłę trzymać ich w miejscu, którego już nie potrzebują. Wychodzi na to, że panowie byli przy Multim, kiedy mieli mniejsze liczby i zabiegali o ten kontakt, a gdy się zrównali, bądź nawet wyprzedzili osobę, która dała im liczby, i to te pierwsze, czyli najcięższe do zdobycia, to urwali kontakt i nie angażowali się w grupę YFL. Oczywiście sami robią zajebistą robotę, kanał Bungie jest ogromnym sukcesem i są po prostu kontentowcami. Wydaje się, że zapomnieli, kto pomógł im się przebić do szerszej publiki. Postanowiłem jeszcze trochę podrążyć, bo dosyć dziwne, że na ten temat do tej pory była grobowa cisza. I dopytałem Multiego, czy chłopaków wiążą jakieś umowy pokroju NDA, bo praktycznie w ogóle nie wypowiadają się w temacie ich odejścia z grupy. Multi odpisał: nie, nie ma żadnych umów NDA, nie było też żadnych kontraktów procentowych, grosza nie zarobiłem z chłopaków. Dostałem jeszcze komentarz, dlaczego ze strony Multiego było też cicho. Ja też się jakoś głębiej nie wypowiadałem na ten temat, ale po prostu z powodu szacunku do starych czasów i tego, że ten konkretny temat dotyka mnie szczególnie emocjonalnie. Czyli Multi nic na nich nie zarobił, nie podpisał z nimi żadnego NDA, nie podpisał z nimi procentów. Okay. Oni zrobili ogromną karierę, zarabiają setki tysięcy złotych, robią walki za potężne siano i mają w sobie na tyle wdzięczności, żeby nawet utrzymywać z Michałem kontakt. Bardzo dziwne to jest i chciałbym w sumie zobaczyć wypowiedź chłopaków w tym temacie, jak to wygląda z ich perspektywy, bo nie stawia ich to w dobrym świetle. Skoro nie mają NDA ani umowy, która by ich w tym temacie blokowała, to dlaczego nic nie mówią? Multi dalej dodał, że YFL nie opiera się na członkach, tylko na movemencie. Nie chcę też stawiać się w roli
ofiary i długo starałem się ignorować ten temat, natomiast przez to, że temat jest dość delikatny dla mnie, a fani jednej i drugiej strony zaczynają bawić się w dochodzenia, postanowiłem choć trochę nakreślić moją perspektywę, żeby uciąć jakieś zjebane domysły, nie mające w ogóle pokrycia w rzeczywistości. Sytuacja wywołała mnie do tablicy i dziwnie by było, jakbym udawał, że nic się nie dzieje. Nie ma czegoś takiego jak rozpad YFL, to movement, który będzie istniał, dopóki ja będę żył, a YFL powstał długo przed moim streamowaniem na Twitchu. Na Twitterze pojawiła się jeszcze szkodliwa teoria, jakoby za rozłam ekipy miała odpowiadać dziewczyna Multiego, za jej niechęć do członka ekipy, czyli Wronka. I Buxton jeszcze pozgrzał ten temat, mówiąc, że rzeczywiście tak jest. To powiem wam to, co ja wiem i tyle. Bo wiadomo, że była drama z Wronkiem, nie? Tam chodziło też o Zuzę od Multiego. Insidersko Zuza nie lubi Wronka. No a Wronek wrócił jakby do łask. No i chyba Multiego mu i Zuzi to nie pasuje. No i to jest chyba odczuwa... Ale to ja... Kurwa, bardzo mnie dziwi to, co oni tu mówią, bo przecież już było widać, że oni ze sobą nie współpracują, nie wiem, od roku. Nawet jak był ten, nawet jak był turniej w 1.6 Multiaka, to przecież nikt z nich nie brał udziału w tym, nie? To chyba, nie wiem, no, chyba... No kurwa, to jest tak, jak ja nagle bym nie grał z Takefanem, o. I ludzie mówili po roku, ty chyba nie grasz z Takefanem. No kurwa, od roku nie gram, nie? Wiesz, o co chodzi? Bo nie dostali zaproszenia od Multiego. Okej, okay, ale kurwa, bo wy nie rozumiecie jednej rzeczy. Nie chodzi mi ten, nie chodzi mi o to, że... Bo tak czuję, że ktoś z was to odebrał, że ja źle... Że jakby ja obarczam winą Bungie za to. Ale nic bardziej mylnego. Ja nie powiedziałem, że ktoś jest winny czy coś, bo ja tego nie wiem. Po prostu powiedziałem, że można było wywnioskować, że pomiędzy nimi nie jest najlepiej, jeśli Multi organizuje tak duże przedsięwzięcie, bo to było bardzo duże przedsięwzięcie, jeśli chodzi o ten turniej CS1.6 i nie brali w nim udział ci z Bungie. Teraz wy tutaj uzupełniacie informację, że Multi ich nie zaprosił. No to chyba stary, skoro zaprosił ludzi, z którymi na co dzień nie rozmawia, bo tam na pewno masa była osób, wiesz, do których po prostu napisał, siema, robię taki turniej, jesteś streamerem, może chcesz sobie ten. Może chcesz sobie zagrać, no to jest to dziwne, że nie napisał do tego siema Bandi, co tam u ciebie, bierz tego łysego i robimy drużynę YFL. To tak jakby Rafcie miał zero zasięgów, przed do ciebie, ty byś go wyboostował, na koniec on spierdala bez słowa. Ale wiesz co, no ja też nie myślę, że to jest takie zero-jedynkowe, bo tam mogło się naprawdę dużo rzeczy wydarzyć. Pierwsza rzecz, która jest chyba najbardziej neutralna dla wszystkich, że ten kontakt po prostu wyhamował na takiej zasadzie, że Multi sobie tam na Twitchu bardzo dobrze radził, miał trasę koncertową, on de facto nie uczestniczy na YouTubie, nie? On ma owszem potężny kanał z shotami, który robi tam dziesiątki milionów miesięcznie zasięgu i tak dalej, ale to wszystko jest oparte na Twitchu. Multi nie nagrywa vlogów, nie nagrywa kurwa, nie wiem, kąpania się w kałuży i tak dalej, więc on nawet jakby, no nie mieli gdzie się przeciąć. A myślę, że dla Bungie streamowanie to bardziej jest taki dodatek, takie 15% skali ich działalności. Oni na YouTubie głównie działają i może po prostu, wiesz, ostygły relacje i tyle, nie? Więc no, to by było takie najbardziej chyba neutralne. Potem może być tak, że były jakieś niedomówienia, nie wiem, ktoś kurwa się źle zachował, ktoś komuś coś powiedział, nie wiem, może jakiś kwas wyniknął i to mogło zarówno z jednej strony wyniknąć, jak i z drugiej. Może ktoś się kurwa na jakąś sytuację uniósł honorem, ego, kurwa, wiesz, czymkolwiek. Więc no, ja tak na tyle, na ile ja Multiego znam, to właśnie ostatnią rzeczą, którą bym powiedział, że to jakieś chyba pieniądze by się pokłócili. Bo Multi nie był nigdy taki, przynajmniej ja nie miałem go nigdy za takiego człowieka, który kieruje się na pierwszym miejscu zyskiem, więc no. A z drugiej strony, nawet jeśli, bo tutaj też są takie teorie, pojawiają się na czacie, wiesz, że Bungie wyssało co mogło i sobie poszło, to nawet jeśli ktoś ma takie podejście, że chce kogoś wykorzystać, to oni by odeszli z tej grupy w momencie, kiedy Multi byłby na samym dnie, nie? Bo nic by już z niego nie mieli. Z Multiego nadal można coś jeszcze wycisnąć. A poza tym wizerunkowo lepiej się kolegować z kim się kolegowałeś na starcie, bo przynajmniej nie masz żadnej skazy na wizerunku. Więc jakby totalnie abstrakcyjne dla mnie jest to, że ktoś twierdzi, że wiesz, ziomek miał 15 koła ludzi na Twitchu, nadal ma 15, ale już komuś się to nie opłaca. Jakby kurwa nadal by się to opłacało. Ale tak szczerze najbardziej mnie zdziwiło to, że Multi napisał, że nie ma kontaktu jakby z nimi. Ja też jakby nie kolegowałem się jakoś mocno. Ja tak jakby nigdy nie byłem w tym środowisku jakoś mocno, ale od lat starej to już bardziej 10, a nawet wie. No 10. To Multi i Mergani byli jak, wiesz, jak dwie krople wody. Oni zawsze byli razem i nieważne co jeden czy drugi robił, zawsze drugi był przy nim, nie? I nieważne czy to, wiesz, pod hotelem w Poznaniu na PGA nagrywali razem klip Dish Challenge,
czy robili jakieś inne rzeczy, nie? Zawsze wspólnie, więc jakby z tej wypowiedzi, bo ja też nie wiem jak mocno ziomkami, jak długo i tak dalej, bo to jest rzecz, której nie wiem. Byli tam z Bandurą, z Ginoldem, czy ewentualnie z resztą tych chłopaków, którzy byli wymienieni tam po lewej stronie, w tej tabelce. Ale że wiesz, że jakby kontakt z nimi ogranicza się do tego, że czasami multi do Merganiego napisze odnośnie streamów, to mnie zdziwi, że taka zimna relacja jest pomiędzy nimi. Więc no, bo wiesz, nie musi być awantury, ale wiesz, oni zawsze tacy ten byli, nie? Multi jest skurwiający strasznie na dłuższą metę, się wcale nie dziwię. Nie wiem, czy multi jest skurwiający na dłuższą metę. Ja bym czegoś takiego nie powiedział. Ja pamiętam, jak multi już tak chciał się ciężko odbić, znaczy odciąć od YouTube'a, to i tak co roku, jak wychodził nowy Call of Duty, bo multi bardzo lubi grać w Call of Duty, pamiętam jeszcze takie rozmowy, które były lata temu, jak nagrywaliśmy ze sobą gry, to multi zawsze ubolewał, że Call of Duty nigdy nie był popularny w Polsce. To nie znaczy, że nikt w to nie grał, ale na przykład scena zagraniczna, to bardzo ładne kanały można było budować na Call of Duty, na multiplayerze przede wszystkim. Nie wiem, czy to się wiązało z tym, że w Polsce konsole nie były popularne, te 15-10 lat temu i tak dalej. Dopiero teraz ludzie mają i komputer, i konsole. Za granicą zazwyczaj ludzie mieli konsole do grania, nie? Na przykład w Hiszpanii, w mojej klasie, to był 2007 rok, to już miałem komputer od 8 lat na chacie. Tam nikt komputera nie miał, tam może 2-3 osoby w klasie miały komputer w domu. Ale wszyscy mieli PlayStation, nie? Potem jeszcze, i to jeszcze PlayStation chyba 2, dwójka, trójka, dwójka. Chyba na PlayStation 2 się jeszcze wtedy grało. Bo trójka wyszła jakoś tak 2007-2008 może coś takiego. No i zawsze jak była premiera Call of Duty, bo to mniej więcej na jesień wychodziło co roku, to segraliśmy razem na streamie. Wiecie, to takie streamy były, tam nie wiem, kurwa, 2017-2018 rok. To tak po nocy, to czasami multi przychodzi o drugiej w nocy i sobie w Call of Duty graliśmy. To może jacyś OG widzowie pamiętają. Nie no, multi jest mega cichy, wyważony na żywo. Kiedyś pracowałem przy jego koncercie, jakbym go nie znał, to bym pomyślał, że chłop przyszedł poprosić, czy da radę zrobić zdjęcie z multi na beku. No to chyba nie jest nic złego, nie? Co jest w tym złego, że ktoś nie pajacuje na żywo? Chyba dużo lepiej tak, niż jakby przyszedł na furanym efedronem i kurwa miał się za chuj wie kogo, nie? Nasi z Merganiem ma jedyny kontakt, a i tak jest swój okrojony, to coś musi być bardziej na rzeczy. A to wszystko zaczęło się od powrotu Wronka, praktycznie plus minus ten sam czas, streamy, Ginolda i Bandury z Wronkiem i RL, etc. To tego już ci nie powiem. Ja totalnie nie mam złego słowa, żeby powiedzieć o kimkolwiek z nich, ani też nie jestem zaznajomiony z sytuacją. Więc ja wam nie powiem, kto ma rację, kto nie ma racji, też w sumie nie chcę na podstawie anonimowych komentarzy z internetu, czy jakiś, wiesz, czy jakiś, nie chcę jakichś wniosków tutaj wysuwać, nie? Uznajmy, że wszyscy są kurwami. No, a jak i kto pierwszy wyśle mi 500 zł, to uważam, że ma rację. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, dlatego trzeba mi je wysłać. I ja już wtedy będę tłumaczył wszystko. Zobacz te klipy na Twitchu Ginolda, bodajże jak komentują ten film, ostre teksty tam lecą. To zobaczmy jeszcze to do końca i zaraz zobaczymy. Walny dyskomfort dla nich. Multi mi napisał, Bogzyl wypowiedział się o rozpadzie YFL, bazując na losowym komentarzu randomowej osoby na Twitterze, której za cały rozpad odpowiada moja dziewczyna, a powodem rzekomo potwierdzającym tę teorię jest jej niechęć do Wronka. Ta teoria była już wyjaśniana milion razy na streamach i dementowana z rok temu, a określenie potężna Zuza stało się memem w community. Wiem, że Michał nie zrobił tego specjalnie, przeprosił mnie po streamie, ale zabrzmiało to, jakby ta teoria była prawdziwa. Osoby powielające tę teorię to głównie osoby, które po prostu nie przepadają za jej osobą lub dostawali od niej blokadę. Oczywiście każdy ma prawo za kimś nie przepadać, to jest normalne, ale nie usprawiedliwia to powielania nieprawdziwych informacji i tworzenia teorii, tym bardziej mając na uwadze, że osoby związane z tym tematem dementowały tę plotkę. Później Multi odniósł się jeszcze do kwestii wyrzucenia Wronka z YFL. Nie będę się tutaj rozwijał za co i tak dalej, bo to wyjaśnię na moim streamie. Decyzja o wyrzuceniu tej osoby została podjęta wspólnie przez wszystkich członków w ówczesnym składzie YFL Gaming. Nikt podczas głosowania nie protestował i nie zgłaszał chęci pozostawienia tej osoby przy naszej grupie, dlatego nie rozumiem, skąd nagle narodziny tylu niepotrzebnych fake info. Każdy był świadomy tego, co się dzieje i nie chciał brać w tym udziału. Uważam, że wplątywanie w to mojej dziewczyny jest słabe, bo wiem, jak to wyglądało od środka i jakie obecność pozytywnie wpływała na mój kontakt z chłopakami oraz progresowanie w streamowaniu i koncertach. Na wszystko, co napisałem, mam oczywiście dowody, ale zabieram je do grobu, bo nie jestem fanem wywlekania prywatnych rzeczy, no chyba, że dalszy rozwój sytuacji zwyczajnie mnie do tego zmusi. Ta sprawa z pewnością jest gruba. Mergani z Multim znają się od wielu lat. Jeżeli coś chłopaków poróżniło, to musiało to być fundamentalne. I długo na Twitchu nie było rozłamu, który wśród ludzi byłby tak głośny, a jednocześnie tak ciche. Czekam na ciąg dalszy, będę was o wszystkim update'ować, więc subskrybuj. No ale to nie jest tak, że kurwa przychodzi Holak i nagrywa film na Ksaju i na Japczana. Tylko wiesz, no oni już ileś miesięcy ze sobą nie działają, no nie wiem. No.
Wydają setki tysięcy złotych, robią walki za potężne siano i mają w sobie na tyle wdzięczności, żeby... On jest rozjebany na kurwa głowę, ten idiota, bo czy ja, bo ja już kurwa nie wiem, na chuj on pierdoli takie śmieci, bo mnie to kurwa gotuje w sekundę, na chuj on da jakąś narrację kurwa i pierdoli jakieś kurwa kocopoły, bo ja tego nie rozumiem. Okej, okay, a jakiś dłuższy jest ten, czy nie? No dupie dziecko i musi teraz zajmować tym dzieckiem i zapierdalać w robocie i każdy ma jakieś swoje rzeczy do robienia. Ale finalnie, jak się na przykład widzicie po jakimś czasie, to normalnie ze sobą kurwa dyskutujecie, no normalnie ze sobą rozmawiacie i normalnie do siebie podchodzicie, nie? Więc ja nie chcę, mi zależy na tym, żeby nigdy multi nie myślał o tym, że my go chcieliśmy dla zasięgów, bo to mówię, narodziło się samo i narodziło się na GTA RP. Dobra, nie chcę mi się to oglądać, ale ogólnie Konop mógł też napisać do Bungie, żeby się wypowiedzieli, nie? To wydaje mi się, że... bo tutaj powiedziałem, że odniosę się do tego na streamie, więc się odniosę po prostu do tego, dlatego że wydaje mi się, że poszło to tak daleko, że zaczyna być kłamstwo powielane tyle razy, aż w końcu niektórzy wierzą, że to jest prawda, więc ostatni raz muszę po prostu przytoczyć tą historię. Dlaczego tak było? Pomimo, że nie chcę tego robić... Widzowie, proszę teraz o powagę. Nie chcę tego robić, bo kurwa... Ja już dawno poszedłem do przodu i nie chcę nikomu robić pod górkę, kurwa. I nie chciałem robić nikomu pod górkę, więc po prostu jeszcze raz przytoczę to, co było, żeby był kontekst tego, dlaczego ta osoba została wywalona. Koniec, kurwa. Nie będzie tutaj nic, nie będzie tutaj szczegółowych rzeczy. Będą rzeczy, które są dostępne publicznie. Czekaj, że baterie zmienią, słuchawki podają. Tylko ja chciałbym je przypomnieć, dlatego że bardzo dużo osób nie pamięta tego i po prostu powiela. I oczywiście też mam na to... potwierdzenie w razie czego. Ja sobie zrobiłem Worda, dlatego że mam tutaj takie, wiecie, rzeczy, żebym nie zapomniał. Wronek został wywalony z YFL i później chłopaki jakby znowu z nim zaczęli się zadawać, no to stworzyła się taka narracja, jakbym to ja samodzielnie go wyjebał, kurwa, w ogóle, wiecie, o co chodzi, że nie dałem mu szansy żadnej, że jakby... Wiecie, no wszyscy jestem, go kurwą, największym tyranem, wielkim, kurwa, streamerem, który kogoś wyjebał, a wiecie, a oni się wstawili i teraz ja jestem kurwą, nie? Dlatego ja chciałbym powiedzieć, jak to wyglądało, bez jakichś większych szczegółów, żeby po prostu nie było niedomówień, więc tak, żeby nikomu nie zaszkodzić, będę bardzo... Teraz do was wrócił, bo wiesz, jak się zachowują dorośli ludzie, ty kurwa głowo, która to napisałeś? Nie, po prostu dorośli ludzie rozmawiają i po czasie niektóre rzeczy człowiekowi innemu wybaczasz i rozumiesz, że ktoś dorósł i dajesz mu szansę, bo takie jest kurwa życie. Jak ty kurwa nie zrobisz lekcji i dostaniesz jedynkę kurwa w domu, to nie, matka twoja nie jest na ciebie zła kurwa do końca życia, tylko z tobą kurwa rozmawia i kurwa starasz się to naprawić, ty kurwa. No, streamowaliśmy też dużo, graliśmy w Robloxa, w różne tam rzeczy i tak dalej. Trochę gdzieś tam wziąłem go pod swoje skrzydła, rozmawialiśmy. Wronek był dzieciakiem, podjęliśmy wspólną decyzję, ale później stwierdziliśmy, po prostu się też się to samo naturalnie narodziło, że chuj. Rady, co robić i tak dalej. I widzieliśmy, tyle. Że Wronek się zmienił i mieliśmy z nim kontakt i tyle. Know-how, jak to robić na zasadzie, jak ja to robię na przykład, bo wydaje mi się, że robię tam jakieś spoko rzeczy, więc wydawało mi się, że mam jakieś doświadczenie i mogę mu po prostu powiedzieć, nie? Więc gdzieś tam go też wokół niego też się kręciło dużo jakichś zjebów, takich wiecie, kidosków kurwa, którzy chcieli go trochę wykorzystać, jego koledzy, którzy na przykład reklamowali swoje SoundCloudy kurwa przy okazji. No tak, to było, to prawda, no. Spokoju. No nieważne, takie kurwa zjebane, takie pierdoły po prostu na zasadzie. Chcieli trochę atencji na tym. No i gdzieś tam przestrzegałem go jakby przed tym towarzystwem, żeby po prostu nie zadawał się z tymi zjebami, jakieś tam rzeczy. Dodatkowo gdzieś tam Wronek trochę zawalał szkołę. My tak trochę emocjonalnie do tego podchodziliśmy, żeby on tą szkołę zaliczył, bla bla bla. Bla bla bla, jakieś tam rzeczy. No i gdzieś tam po czasie też na przykład mieliśmy ogólnie z Wronkiem często coś takiego, że rozmawialiśmy po nocach. Wronek później bardzo dużo rozmawiał na przykład z Zuzią. Zuzia gdzieś go tam... wspierała i tak dalej, jakieś tam rzeczy takie bardziej prywatne, to nie będę się rozpowiadał na ten temat, bo to nie jest clue tej sprawy, ale gdzieś tam później po czasie wychodziło że na przykład nie mówił w 100% prawdy, nie? Podczas szczerych rozmów, ja na przykład mam coś takiego, że mnie to wkurwia, nie? Że jakby, wiesz, jak ktoś tam gdzieś było tak. Poświęcam mu czas. Tylko trzeba pamiętać o tym, że był to 17-letni dzieciak i... 16-letni i multi dla Wronka był idolem. Tak jakby byście mieli 16-17 lat, mogliby się nagle zacząć działać
ze swoim... Pozdra, stary! Teraz 19 lat i wielce dorosły? Nie, ale na pewno się nauczył na swoich błędach, wiesz? Bo ludzie się uczą na błędach. Wnioski no nieważne. Nie rozpierdalam się więcej. To są mega ogólne informacje. Jakby to było takim... Widzowie, wy się z nikim nie kłóćcie na czacie, jak coś. Dokładnie, bo nie każdy chce, żeby się ktoś kłócił, kurwa, i tak dalej, bo my nie jesteśmy pokłóceni multim. My nie jesteśmy pokłóceni. Wielu ludzi myśli, że go wyjebałem za pierwszym razem i kurwa stary koniec. No nie, jest była szansa, no. Dlatego, że ja Wronka oddaliłem na czas wakacji jako ostrzeżenie i powiedziałem mu, żeby się wziął w garść. To nie było tak, że ja go wyjebałem bez szansy, tylko to miało działać tak, że jest czas jakby wakacji, jest, nie ma szkoły i on wtedy będzie miał możliwość robić fajne streamy, jakby przygotowywać się do nich i tak dalej, nie? Jakby chodziło mi o to, że on miał pokazać to, że mu zależy jakby, nie? Że wiesz, dostał zajebistą szansę, kurwa, niech napierdala, wiesz, bo chujowo to po prostu zmarnować, nie? No i jakby zależało mi na tym, żeby on pokazał, że mu zależy i miał po prostu wrócić do YFL-a. To był jakby pierwszy taki, kurwa, odsunięcie. No i pierwsze tygodnie ogólnie były super. On jakiś tam zaczął robić jakieś tam jakieś kuchenne streamy, jakieś tam pizzę robił i tak dalej. Coś tam, spoko, nie? I mówię, no fajnie. Ale gdzieś tam z Ronkiem trochę był taki problem, że on... zataczało się ciągle koło, czyli były miesiące, gdzie ja w ogóle kurwa, uważam, że słuchał moich Bronek porad, przygotowywał się, robił zajebiste liczby, a później miał wyjebane, osiadł na laurach i miał wypierdolone, nie? I to mnie strasznie wkurwiało. Kurwa, nie chce mi się już tego oglądać, tak szczerze. Już mnie to zmęczyło. Ja mam też swojego streama, nie czuję tego, żebym to robił na streamie i po prostu nie będę na tym grał, a on czasem, nie wiem, czy on to potraktował, że ja nie chcę z nim grać, czy o co chodzi, ale jakby... A na CS1.6 nie zostaliśmy nawet zaproszeni. A jakbyśmy na CS1.6 byli zaproszeni, to normalnie byśmy zagrali, no. No nie śmiejcie się z jeby. Chcę, żeby tylko dojebać tym. Nie reaguj. I nie chcę, żeby to tak wyglądało, bo... Pyszę, jak ty mi to powiedziałeś, to oni jeszcze bardziej właśnie będą to robić. Chłopakom. Ty nie kumata, dziwko mała. Nie chcę, żeby się powtórzyły takie sytuacje. A prawda jest taka, że gówno kurwa wiem. Mega beka, nie? Gówno się znam na Dla mnie ale... mega beka jest, że chłop kurwa płacze, bo stracił szansę życiową, kurwa, bo grał ze swoim idolem. Mega no beka, no. To jest ten urywek. Mega beka to jest, że chłop się popłakał. Zagłębiał dalej, bo to jest... Starałem się to... Kurwa, z drugiej strony jakby to nie był i kolega, to sami by się śmiali. Jest coś takiego, nie? No ale to też jest prawda, kurwa, jakby wie. Jak płacze twoja mama, to jest ci przykro, kurwa, jak płacze jakiś random, to jest to śmieszne. W jak najszczególniejszym obrazie pokazać, żeby nie wyciągać jakichś rzeczy i tak dalej, ale to jest gdzieś tam wierzchołek góry lodowej, może kiedyś o tym książkę napiszę. Nie no, żartuję. Nie wiem, oni powinni zrobić wspólnego streama, kurwa, nie chce mi się tego oglądać. Ja chcę wiedzieć, kto jest kurwą. I ogólnie, normalnie, macie zrobić streama, tam ci wszyscy z YFL i Bungie i tak dalej i robicie ten, 4 razy po 30 sekund i osoba, która przegra to starcie, ja normalnie biorę tą osobę na Fame MMA i sram jej do czaszki, nie? Normalnie, kurwa, biję łokcie, kurwa, będą wszystko będzie, nie?